Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, zapraszam was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny z Grid Valhalla. W poprzednim odcinku zaczęliśmy misję z ostatniej chwili bez troski. W dzisiejszym odcinku raczej będziemy to kończyć, dlatego że mam odszukać Trygwena i porozmawiać z nim, który oczywiście się zajmuje tym Trygwem, pochówkami Jarla Hemingę. Więc zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Też w poprzednim odcinku zdobyliśmy 6, czyli maksymalny poziom charyzmy dostępny w podstawowej wersji gry. I niestety, jak patrzyłem zakładkę w grze, to zbytnio nie ma takich statystyk, jak to było w Odyssey, i też nie mogę zbytnio zobaczyć osiągnięć tutaj, tylko mogę zobaczyć wyzwania. Wyzwanie to nie jest to samo co osiągnięcie, bo za wyzwanie dostaję punkty doświadczenia na konto. I też za wyzwania takie specjalne mogę dostawać dodatkowe opale, więc mi tam pasuje jak najbardziej. Podebrałem ich sobie trochę, więc teraz powinienem mieć trochę tych opali na sprzedaż, przynajmniej na wymianę taką z Redą, więc raczej będę mógł sobie niedługo coś fajnego zakupić. Na razie tego robić nie będę, ale muszę zabić chyba królika, bo dostanę właśnie... Jeszcze nie mam poziomu w górę? Kurczę, no... Może dzik nam pomoże. Azyl Odyna. Miejscówka chyba nam da właśnie 80 expa. Tak! Punkt mistrzostwa mamy, zajebiście. Czyli w takim razie najbardziej... Najbardziej opłacalnymi rzeczami do robienia są kopce, bo dadzą nam jeden punkt mistrzostwa. Stojące głazy, jak i chyba ołtarze, bo jednak one dawały nam wcześniej dwa punkty mocy. Teraz te punkty mocy zamieniły nam się na punkty mistrzostwa, więc w takim razie te aktywności poboczne są najlepsze do robienia. Ja daję, będę szedł w tą drogę niedźwiadkę, bo jednak cały zestaw Tora, który aktualnie używam, oprócz kapturu, bo jednak go nie mogę mieć odblokowanego póki co, to jest właśnie z drogi niedźwiedzia, więc wolę go mieć akurat dość mocno ulepszonego. Następnie to mógłbym iść w stronę możliwe, że wilka, bo jednak używam często łuku, a łuk się akurat tam znajduje. No powiem, że akurat bardzo ładnie to wygląda i gościu wygląda jak Święty Mikołaj. Też ciekawa sprawa. Zobaczymy, jak w ogóle ten cały pochówek tutaj będzie wyglądać. Tak jak w Wiedźminie, pochówek... o kurde, Wesemira. Tak, Wesemira. I kogo wybierzemy od tego Jarla? Suniwa, thank you for coming. The sight of old friends lets my heart rest easy. We came as soon as we heard, bearing gifts for Hemingur Jarl. The celebration will last many days. How soon shall we begin? The pyre's construction is underway, and all of our guests are lodged and welcomed. We could begin shortly. Good. You handled this well, Trygve. I pledged my life's oath to Hemingur Jarl. There is nothing I would not do for him. The Althing must be held when the week is out and the funeral is done. The nobles of this shire will name Vili the Jarl of our clan. This assumes they will be sober after a week of drinking and weeping. It will be a grand funeral. Father will have a clear view of his lands from here. The flames will burn bright and tall for all the shire to see. You've done well. This was his favorite spot in the Shire. I suppose we should get started. Our guests need looking after. I will look for you later, to save you from them once the mead has really soaked in. You are a true gift, Eivor. Thank you. Trygvi is Hemthorpe's rock. With him around, the city can keep its peace. He is a good man. I must be away for a short time, Eivor. I want to retrieve something for my father. Gift. When did you have the time to make a funeral gift? It was something I had hoped to give him in life. You must see it to believe it. I brought a gift from the Raven Clan. I stored it at the watchtower on the far side of Hemthorpe. Very kind, thank you. I should like to see it. I should look over the gift first. It must be worthy of Hemingur Jarl. There's a heaviness to your look, Eivor. What troubles you? Hemingur desired my counsel before he died. Wanted my opinion on the future of this clan's leadership. That would be Vili, would it not? If tradition held, yes.
Sikvi has tasked me to help the Volva with the sacrifices. Could we speak with her to ease your thoughts? It's a good idea, but let me go alone. Set scouts around the village. The people here must mourn in safety. Spodziewałem się, że to będzie, kurczę, dłuższe zadanie, jednak w poprzednim odcinku mogę to dokończyć. 5100 expa już? Kurde, sporo. Co ja tutaj nowe zadanie. Przyjęto kilka zadań, faktycznie. Właśnie się tak dziwiłem, czemu tak mało tutaj dostałem rzeczy. Rozdział trzeci już będziemy mieć. Znajdź wyrośni, porozmawiaj z nim. To wydaje się być bardzo ciekawe. Porozmawiaj z Strygwim, a nie Strygwem. Może kiedy indziej. I pomóc Filim. A, żeby zobaczyć pewnie ten prezent. Ostatnie szlify, pijanie łupieżcy, krew i bogowie. To wydaje się być bardzo ciekawe zadanie, ale ulepszymy sobie najpierw Mistrzostwo Niedźwiedzia. Ciekawe mnie, o ile statystyk to podnosi. Też o ile zdrowia. A pewnie się chyba nigdy nie dowiem. Chyba, że jakoś w ekwipunku bym to mógł zobaczyć, ale no nie wiem, bo to chyba się nie nakłada ten efekt. O, sporo mam nawet surowców i co my tutaj mamy nowego? Parę runek, no powiem, że tych run akurat zajebiście dużo mam dzięki otwieraniu tym wszystkim tych wszystkich skrzynek, więc mi tam pasy, też trochę tatuaży, takich dość nawet fajnych bym powiedział. Więc może jak będziemy wracać, to bym sobie mógł coś tutaj posmieniać, a tak to chyba nic nowego tutaj nie ma oprócz tych map. No i w porządku, wszystko oczyszczone. 157 opali, a chyba za 120 już możemy jakąś fajną rzecz kupić. Zobaczymy świat, jak tutaj to wygląda. Tutaj mamy to zadanie, to w porządku, akurat wszystkie są dość blisko. I też z tego, co się zorientowałem, to brakuje mi tylko dwóch znaków szybkiej podróży, aby móc odblokować wszystkie. Tylko że nie wiem właśnie, gdzie są pozostałe, bo wiem, że tutaj właśnie jest jeden. A tak, tutaj jeszcze, że nie mam pojęcia, gdzie. Chyba, że w Finlandii czegoś nie zrobiłem. O kurczę. Bo punkty widokowe tam były zaliczane w tym osiągnięciu, czy tamtym wyzwaniu. Bo jest łącznie 100 w Anglii, a ja tutaj mam, a to wychodzi, że 99 do zrobienia. Ciekawa sprawa. Więc jak od razu już tutaj jesteśmy, to spróbowałbym zaliczyć sobie tutaj ten znak i zobaczymy, jak to kurczę wyjdzie. Możliwe, że w Regia Fylke albo w Horda Fylke tego nie zaliczyłem, bądź jeszcze w Windlandii, chociaż nie wydaje mi się. Chyba, że w Asgardzie bym czegoś nie w całej Anglii przecież tam było napisane, więc w Anglii to musi być. Chociaż w sumie teraz to mogę zobaczyć na kładkę w grze. Chyba wyzwania to były, na to wychodzi i nieograniczone czasowo, tylko podstawowe. I tutaj w podstawowych mam wyzwanie, aby zaliczyć punkty widokowe. Gdzie my tutaj to mamy? O właśnie, synchronizuj wszystkie punkty widokowe w Anglii. Brakuje mi tylko dwóch. Ciekawa sprawa. Chyba, że czegoś tutaj mam nieodkryte. Skoro to jest w Anglii, to akurat nie ma problemu, bo normalnie mogę tutaj sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, więc ciekawa sprawa. To tutaj przy tym punkcie widokowym jest przecież ołtarzyk, w którym możemy poświęcić 3 sztaby tytanu na tą samą ofiarę i da nam to oczywiście darmowy punkt mistrzostwa, jaki zaliczy nam kolejną tutaj aktywność poboczną. Tutaj raczej będzie trzeba jakoś się dostać raczej pieszo, ale spróbujemy najpierw dojechać tam. Ja zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Jeszcze tutaj muszę zaliczyć kopiec, więc będę musiał to jakoś poza odcinkami zrobić, tylko że najpierw skończymy sobie wątek z Nottinghamshire i potem zobaczymy, jak to tutaj będzie tutaj prezentowało. Akurat jeżeli chodzi o te poziomy, to mam wrażenie, że pułap expa się chyba nie zwiększa. Bo wcześniej też dostawałem po na przykład 5100 expa i również dostawałem praktycznie, że cały poziom od razu. Więc ciekawa sprawa. Chyba się nie zwiększa, mam wrażenie. Albo jakoś tak minimalnie. No patrząc na to, że już mam 400, nie wiem, 60 ponad poziom, to trochę tego kurczę jest do roboty. Więc nawet lepiej. O, i też tutaj z Nottinghamshire przecież mamy do zrobienia ostatni chyba animus, bo więcej w Norwegii nie ma. W Finlandii to w ogóle nie było animus, więc nawet lepiej. A tak to chyba tutaj ostatnie rzeczy nam zostały, bo tutaj mam ostatnie tajemnice do porobienia. W zasadzie ostatni obszar, który w ogóle ma tajemnicę, bo tak to w Skiropshire mam do zrobienia ołtarzyk z małymi trośmi. A akurat ołtarzyki to już praktycznie, że wszystkie zrobiłem w skry, więc w porządku. Naprawdę po tym nie wejdę? To już jest jakieś śmieszne chyba.
Nie mam żadnego pojęcia, co tam chodziło. Możliwe, że mam jeden punkt synchronizacji niezaliczony w Hamptonshire, chociaż... Kurczę, coś mi się nie wydaje. Zobaczymy teraz, czy to się zaktualizuje tak na bieżąco, czy... coś innego tutaj będę musiał wykombinować. O, elegancko zrobione. Synchronizacja ukończy. Dodano nowe ciekawe miejsca. No jak to tutaj to wygląda? No nie, no kurczę. Tutaj próbuję patrzeć te regiony, ale tutaj wszystko mam pozaliczane. I tu chodzi o punkty synchronizacji, więc na pewno nie chodzi o te kotwiczki przy przystaniach, więc dziwna sprawa. Chyba, że mogę mieć znak szybkiej podróży ukryty gdzieś, ale... nie wiem. Nie no, przysięga, no przecież wszystko tutaj porobione. Bardzo dziwna sytuacja. Jak to teraz będzie wyglądało, podstawowe... Zjeżdżamy... O jest, jak to laguje. O, jednak już nie. Tutaj to nie było to. No i bez, jeżeli ja teraz tego nie znajdę. To było oko, coś tam oko się za to zaczynało. Mimirdum, czy jakoś tak? O, jest! Ale jakim cudem? Zgromadziłem wszystkie punkty widokowe w Norwegii. No tak. I też w Anglii mi zaliczyło. Co jest, kurczę? Kilka sekund temu. Wiesz, ja miałem napisane 98. Dziwna sprawa. A, już chyba wiem, o co chodzi, bo pamiętam, że w Horda Fylke miałem naprawdę od zasrania tych artefaktów pokazanych na statystykach, a zrobiłem 3 i mi wszystkie zaliczyło, więc możliwe, że tutaj też mi to zaliczyło, bo tak naprawdę nie ma 100 tych punktów widokowych, tylko jest ich mniej. Tak też może być. Tutaj 16 lipca mam zrobione te punkty widokowe w Norwegii. 16 lipca, jak ja to nagrywam, to było 2 tygodnie temu. Tutaj teraz to mam zrobione w porządku. Główny wątek fabularny, saga Eivor. No to jednak nie uda mi się to na razie. DLC. Ukończ wątek fabularny mistrzowskiego wyzwania. No to jeszcze mi brakuje trochę tych kapliczek, a tak to wszystko tutaj ładnie porobione. O tak, jeszcze tutaj mógłbym jedynie zrobić, w pełni zmodyfikuj swój statek. No to chyba chodzi o ulepszenie, czy o zmianę wyglądu? Wydaje mi się, że chyba o ulepszenie. Jest zwerbuj 10 z wikingów od innych graczy. Od innych graczy tutaj chyba nie werbowałem, tylko werbowałem normalnych. Wygraj w kości, wygraj pijackie zawody. No i tyle. No dobra, no to jednak już nie zwalam winy na bugi gry, bo jednak wychodzi na to, że źle patrzyłem tylko. Czemu tutaj jest aż tak zajebiście jasno? Co to za taka zamieć tutaj nagle jest? Jezus! Co tutaj się działo? Ten punkt widokowy jest aż tak zajebiście tutaj wysoko, że chmury to przysłaniały? Wydaje mi się, że chyba tak. Czy jeszcze możemy pójść do tego ołtarzyku, bo jednak brakuje mi tutaj tylko i wyłącznie tego... Nie, to będzie przedostatni, kurczę, już myślałem, że wszystkie. Ale w porządku. Mam nadzieję, że też te pijackie zawody i gry w kości będą w dodatku, nie w druidów, albo w oblężeniu Paryża, to przynajmniej tam mogę te wyzwania porobić. Jednak to mi da tam trochę exp, więc może jakoś konto sobie po expie na Ubisoft Connectie. Jednak nie najgorsze, kurcze, gry mają. Słyszę ofiarę, na szczęście tytanu mam od zasrania, mam sztab tytanu chyba teraz obecnie coś koło stówki. Więc bardzo dobrze, też musimy teraz pójść do tej pani wyroczni, zobaczymy co nam powie, bo jednak nasza wyrocznia, czyli walka na początku gry w Norwegii, powiedziała nam ciekawe rzeczy odnośnie naszych tych wizji Odyna. Jednak co się okazało, my tak naprawdę jesteśmy tym przyszłym wcieleniem Odyna, o którym mówiły tamte wieszczki w Asgardzie, w czasie czego? W czasie Ragnaroku, tak, zapomniałem słowa. Jeszcze raz niedźwiedź. No i teraz możemy pójść tak, odbić szybką podróż do przystani. Raczej to szybko, łatwo pójdzie. Ciekawe mnie też, ile punktów doświadczenia będę dostać za te misje, ale biorąc pod uwagę, że to są takie 3 szybkie misje najpewniej, raczej niestety nie za dużo, ale przynajmniej trochę tych rzeczy mamy już porobionych, więc mi tam pasy, punkt mistrzostwa już wydany, więc zajebiście. Nie chcę wydawać srebra, żeby pogadać sobie z tym gościem, aby mógł nam dać wskazówki. Pewnie te wskazówki będą wyglądały podobnie jak wskazówki...
z tych map skarbów, więc dużo raczej tam nam nie pomoże. Też ciekawe, czy on nam to sprzeda jakoś, czy jak? Czy sami będziemy musieli jakoś to zapamiętać? Tutaj na pewno mamy kolejny schemat tatuażu, na to wychodzi. Albo coś innego. Ta cała wyrocznie była gdzieś na tej górce chyba. Tylko jak to teraz tutaj wygląda? Uuu, fajną chatkę ma. Znacznie bardziej pokaźną niż nasza walka w krótszej przystani będzie jeszcze w Norwegii kiedyś. Chcę wyrocznie porozmawiać z nią. No to jest właśnie to zadanie, które mam odpalone. Ciekawe, co kurczy nam powie. Możliwe, że może w jakiś sposób nam spróbuje doradzić, co mamy zrobić. I tutaj jednak mamy na to wodzie, że stronę sagi, czy mapę skarbów? Wydaje mi się, że chyba mapę skarbów i do tego klucz. Klucz pewnie będzie do... Możliwe, że skrzynkę, gdzieś w tym regionie już chyba więcej nie ma. No już przestali gadać, no dobra. Czyli ta wyrocznia możliwe, że nam pomoże wybrać przyszłego jarla. Ja tak szczerze może bym poszedł w stronę Trygwima, bo jednak Willi sam nie chce być tym jarlem, więc nie chcę go tak na siłę zmuszać. Kissed one, the raven of battle whose fame grows with each waxing of the moon. I struggle with the choice Heminger left for me. I would have your counsel on the matter. A slaughter must be made. Many sheep at the bottom of the sleeping Jotun, before the pyre is lit. Follow. Czy ona naprawdę mówi o tym, że musimy się, nie wiem, cofnąć do Jotunheimu, żeby tam złożyć ofiarę Jotumowi? Wydaje mi się, że raczej na pewno nie, ale no zobaczymy. Powiem, że chatkę ma akurat dość ciekawą. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, tak strasznie klimatycznie to wygląda. Już w sumie słowo strasznie tak niezbyt chyba pasuje. Wiele owiec i mamy tutaj dwie aż. And bid them welcome our beloved Hemingriak with ale and open arms. Chyba, że Jotun to też może być przecież skała jakaś po prostu. Tak też chyba może być. Albo posążek po prostu, jak tutaj mamy... Nie, no, już nie będę mówić bogów. A, i się okazało, że w odcinku Święto Sigurblot... You have the gift of foresight, Seer. Can you argue what is to come? I see what need be, Seer. When it need be. A great gift. A great burden. Did Heminger Jarl consult you often? Did he unburden his woes? We spoke often. Yet too often he left with more burdens than he brought. He worried about the future of his clan. About who would be Jarl. Speak less. Lest our words draw foul spirits to dog us. As you wish. W odcinku Święto Sigurblot tam wybierałem posążek Boga, któremu chciałem złożyć ofiary i tam był Baldr. Ja mówię, że Baldra w ogóle nie kojarzy i Baldr to jest podobno inne imię Baldura, czyli Boga Piękności chyba, czegoś tam Boga, który był po prostu bardzo piękny i Loki go wykiwał i okazało się, że był podatny na jemioła, a tak to wszyscy inni bogowie, jak i wszystkie, nie wiem, stworzenie i tak dalej oddały cześć Baldurowi i nie były mu w stanie w ogóle go skrzywdzić, był w pewnym stopniu nieśmiertelny, tylko Jemioła mu tego nie dała, bo jednak Jemioła to była chyba jakaś olbrzymka, która się nie zgodziła na to, bo Loki ją przekonał, czy Loki się w ogóle podał za nią? Już nie pamiętam do końca, jak to było, ale jest podatny na Jemiołę po prostu. Volva, I... Your heart is restless. Your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the god's wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl. I do. Between Vili and Trukvi, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. Here, you'll find a drink of the resounding sea. Ascend the sleeping Jotun, consume the waters, and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. They will find you. Ooh. Mikstura wyroczni. Ciekawa sprawa. Czy tutaj przypadkiem nie był ten punkt widokowy? No i jest w pewnym stopniu. No dobra. To zobaczymy, o co będzie chodziło. Obszar badania. Obejrzeliśmy tego Jotuma. Wyrocznie wspomniałeś coś o medytacji na szczycie.
Może tutaj? Wydaje mi się, że chyba nie. Chociaż... Na pewno nie. Mówiła, że na szczycie. To pewnie będzie trzeba się tutaj wdrapać. Tylko, że obszar badania gdzie jest? Hmm. Spróbuję może się tutaj jakoś wdrapać na sam szczyt. I zobaczymy, czy nam nie sleci ten obszar badania. Bo jeżeli sleci, to w porządku, będę przynajmniej wiedział, gdzie mam iść. Ho. Szkoda, że nam niestety kruk nie pomoże. A może tutaj po prostu? I to jest kurczę największa bolączka, że nie jesteśmy w stanie w ogóle tego w jakiś sposób zweryfikować. Tylko powiedziała nam iść na szczyt. Chyba, że na szczyt punktu widokowego. O kurczę. Albo tam, no faktycznie, tak może chyba być. Zobaczymy. Mogę nie położyć szybką podróż, ale także, że wczytanie tego to... Chyba lepiej wiedzieć, jak tam w ogóle się po prostu wtrapię. Kurczę, no zobaczymy, bo... Możliwe, że tak, albo jakaś inna to jest skałka. Dalej tutaj mamy obszar badania, więc najprawdopodobniej to właśnie będzie tam ten punkt widokowy. Bo jednak gdyby to nie był ten punkt, to... Obszar, w którym aktualnie się znajdujemy, by nam po prostu zszedł i byłby... Pokazany obszar do zlokalizowania, więc chociaż tyle. Czemu ta postać tak zeskakuje cały czas? Co jest, kurczę? Chyba faktycznie będzie trzeba tutaj się wdrapać, bo tutaj jest taka klimatyczna mgła, więc możliwe, że o to właśnie tutaj mogło jej chodzić. Zobaczymy. Dalej obszar badania? Tak! Czy ona wcześniej nie pokazywała tego znacznika? Chociaż w sumie to jest trochę logiczne, że ma się wdrapać na szczyt, czyli na najwyższy tutaj możliwy. Ale dobra, mogli to jakoś lepiej zorganizować. Albo lepiej napisać po prostu. I will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions. I am grateful to see you once more, Jarl. I struggle with the task you set before me. To choose your heir is not an easy thing. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored. I could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death, am I rendered silent. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says nothing. This should not be my decision, Heminger. The choice was always yours to make. You were their chief. As Sigurd is your chief. But that does not quench your appetite for glory as you covet his place upon the high seat of your clan. I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We are only following its pattern. Yet you see it coming. You welcome it. Shall I renounce my fate then? Abandon the path to glory I walk? No. I want you to die in defense of it. So jest! O kurde! Ja już w ogóle sobie piłem wody i nagle patrzę w walkę. Co jest? Ho! Ale potężne powalenie. You left me too soon, Heminger Jarl. Your Shire's fate is uncertain. I trusted you to make the right decision. I still do. O kurcze. Zajebiste. Bardzo fajna misja. Przetrójkę. You did, Heminger Jarl.
You did. That is my what? Zajebista misja, walczę z duchem. Co jest? I never intended this. Have no regrets, Eivor. You have given me the great battle death I sought in life. You old fox. Was that the point of riling me up? Zajebista misja. Czegoś takiego się w ogóle nie spodziewałem. 3400 expa? No tak, takie punkty dostajemy, to myślę, że w następnym odcinku będzie kolejny poziomik zaliczony. I na to wychodzi, że po zrobieniu z Nottinghamshire spróbujemy zrobić mistrzowskie wyzwanie. W sumie odpuścimy sobie na razie wątek kończenia tych wszystkich aktywności na 100%. Co ja tutaj dostałem? Dostałem chyba liścik albo... Tak, faktycznie, to mikstery wyroczni. Węże kurcze, lokalizacja zajebista. Nie spodziewałem się tak dobrej akcji tutaj. Też się nie spodziewałem, że będę walczyć w ogóle z duchem. Na to wychodzi, że Viking może pójść do Valhalla nawet po swojej śmierci, tylko że musi duchowo się z kimś spojedynkować. Na to wychodzi. Niestety w tym odcinku zrobię misję Pijani Łupieżcy, w której to mamy po raz pierwszy z Trygwim. Żołobna uczta wyrywała się nieco spod kontroli i Trygwi prosi Eivora o zapanowanie nad sytuacją. Czyli na to wychodzi, że wkraczamy na stypę w następnym odcinku. Więc póki co, to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do następnego odcinka.